Jeżeli szukasz cudu Pantoniego, spojrzyj na cały okrąg świata tego. Poznasz, jak słynie w każdej krainie i ciebie ratunek nie minie. O święty Antoni, o święty Antoni, niech nas przed Bogiem Twoja prośba broni, Twoja prośba broni. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O Boże, Ojcze dobry i miłosierny, który wybrałeś świętego Antoniego jako świadka Ewangelii i posłańca pokoju pośród Twego ludu, wysłuchaj modlitwy, z którą zwracamy się do Ciebie za Jego pośrednictwem. Uświęć każdą rodzinę, pomóż jej wzrastać w wierze. Zachowaj w niej jedność, pokój i pogodę ducha. Błogosław naszym dzieciom, ochraniaj młodzież. Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczonym przez chorobę, cierpienie i samotność. Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa do świętego Antoniego. Święty Antoni, wielki nasz patronie, prosimy Cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają Twe skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki Twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy. Wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy Twej pomocy. Prosimy Cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twojej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje audiobook Niepokalane Serce Maryi według świętego Alfonsa Marii Liguoriego. Serce Maryi schronieniem. Dzień 26. Schronienie otwarte dla wszystkich. Kościół Święty nazywa Maryję Matką Miłosierdzia. Co znaczy ten słodki wyraz miłosierdzie? Po łacinie miłosierdzie jest to wyraz złożony z trzech wyrazów oznaczających serce nędzy poświęcone. Nazwa więc Matki Miłosierdzia oznacza matkę, która serce swe ma oddane na usługi dla nędzarzy, dla biednych, nieszczęśliwych i pomocy potrzebujących. Matka Miłosierdzia ma serce dla dzieci swych najczulsze, dla tych szczególniej, których większa nędza trapi, której życiem, szczęściem i chwałą jest wspierać nieszczęśliwych. I rzeczywiście, gdyby Maryja grzeszników choćby największych do niej się uciekających od siebie odpychała, czyżby się nazywała Matką Miłosierdzia? Przecież wówczas nie byłaby ani matką, ani miłosierną. Nie byłaby matką, gdyż każda czuła matka jest na potrzeby i słabości swych dzieci. Maryja jest matką grzeszników, którzy się chcą nawrócić i dlatego ich potrzeby i nędzę odczuwa jakby swoje własne. Kiedy niewiasta kananejska prosiła Pana za swoją od złego ducha opętaną córką, mówiła: Ulituj się nade mną, Panie, synu Dawida. Córkę moją szatan strasznie męczy. Córka cierpiała, nie matka, więc raczej powiedzieć powinna: Ulituj się nad moją córką. Tymczasem ona przeciwnie mówiła: Ulituj się nade mną. Dlaczego? Bo matka cierpienia swych dzieci czuje jak swoje własne. Podobnie jak uważa Ryszard, Maryja za kimś wstawiając się do Boga mówi: Panie, moim dzieckiem jest ta dusza, która pragnie swego nawrócenia. Ulituj się nade mną i wspomóż łaską swoją tę duszę, bom ja matką jej. Otóż niepodobieństwem jest, żeby Pan Bóg łaski swej odmówił temu, za którym się przyczynia Maryja, gdyż sam Pan Bóg chce, abyśmy się do niej udawali jak dzieci do swej matki. W imieniu Boga tak przemawia jeden pobożny pisarz. Maryi polecam grzeszników jako jej dzieci, i ona też po macierzyńsku troskliwa nie dopuści do zguby tych, co jej pomocy wzywają, ale wszelkimi sposobami, które od niej zależą, stara się ich do mnie przyprowadzić. Upadnijmy przeto do stóp tej dobrej matki, a całując jej nogi święte, nie odstępujmy, dopóki nam nie pobłogosławi i nie przyjmie za swoje dzieci. Święty Bonaventura powiedział: Choćbym miał umrzeć dla Maryi, nie przestałbym pokładać w niej nadziei. Z pełną ufnością pragnę przed jej obrazem umrzeć, a będę zbawiony. Matka nie może pozwolić na zgubę dziecka. Gdyby Maryja ludzi przez wzgląd na grzechy i nędzę naszą od siebie oddalała, to by się nie mogła nazywać miłosierną, gdyż miłosierdzia przedmiotem jest właśnie nędza. Nie potrzeba zdrowym lekarza, ale chorym i źle się mającym, mówi przedwieczna prawda.
Święty Bazylii utrzymuje, iż Pan Bóg chciał mieć Maryję schronieniem dla ubogich chorych, nie mających się czym ratować. Dlatego im więksi grzesznice, tym z większą ufnością mówić mogą do Maryi: Najukochańsza Pani, jesteś schronieniem dla ubogich, nie odrzucaj mnie, gdyż będąc od innych uboższym i bardziej chorym, mam większe prawo, abyś mnie przyjęła. Święty Bonaventura woła: Przyjmujesz, Maryjo, na swe łono macierzyńskie grzesznika, choćby nim cały świat wzgardził, i nie opuścisz go, aż pojednasz go z najwyższym sędzią. Doktor Seraficki chciał przez to wyrazić, iż grzesznika nienawidzą i odpychają wszystkie stworzenia, wszystkie aż do nieżyjących, takich jak ogień, powietrze, ziemia. Jednym chórem pomstę nad nim chcą wywrzeć za obrażony majestat Boży. Lecz gdy ten nieszczęśliwy, przez wszystkich ścigany, schroni się pod opiekę Maryi, czyż ona go od siebie odepchnie? Nigdy. Jeśli żąda od Matki Bożej pomocy do nawrócenia i poprawy, otoczy go macierzyńską swą miłością i uprosi mu wiele łask u Boga. Przykłady. Nie zwlekając, zaraz po grzechu popełnionym, uciekajmy się do stóp Maryi, a ona uprosi nam u Syna swego przebaczenie. U osób, które się serdecznie kochają, często się zdarza, iż kiedy jedna drugą obrazi i prosi pokornie o przebaczenie, przyjaźń staje się ściślejsza, aniżeli była przedtem. Podobnie bywa pomiędzy Jezusem a człowiekiem, jeśli Maryja włączyła się w pojednanie. W 1847 roku Trafet, biskup i wikariusz apostolski Senegalu, miał kazanie w Paryżu w kościele Matki Bożej Zwycięskiej. Przy końcu nauki powiedział: Bracia moi, chciałbym o jedną łaskę was prosić. Jest gdzieś na świecie, gdzie tego nie wiem, dusza, o której zbawienie od 10 lat troskliwie się staram. Jest to ubogi młody człowiek. Około jego wychowania niegdyś pracowałem i wówczas myślał on, aby zostać kapłanem. Przybył do Paryża szukać szczęścia. Och, jeśli zabłąkał się na manowce występku, błagajcie Maryję, aby mu Przenajświętsze Serce swe otworzyła jako ostatnie schronienie. 6 miesięcy później ksiądz de Genec widzi młodego człowieka spiesznie przystępującego do jego konfesjonału. Księże, mówi do niego, nie przychodzę spowiadać się, ale nieszczęście mnie ściga. Mój przyjacielu, rzekł kapłan, czegóż chcesz ode mnie? Rady. Dobrze, ale chcąc ci poradzić, muszę znać twe zmartwienie. Nieszczęśliwy opowiedział mu życie szczegółowo. Spowiednik tego opowiadania słuchając, zrobił uwagę, że coś podobnego już słyszał. Kilka miesięcy temu pewien biskup polecał modlitwą arcybractwa Niepokalanego Serca Maryi jakiegoś młodego człowieka, dawnego swego przyjaciela, o którym od 8 lat nie miał żadnej wiadomości. Był to biskup Trafet. Biskup Trafet, zawołał zdziwiony młody człowiek. To mój przyjaciel, dawny przyjaciel, dobry przyjaciel, któremu się tak odwdzięczyłem, iż o nim zupełnie zapomniałem. I biedny grzesznik począł się od płaczu zanosić. Opowiadał, że 3 razy był już bliskim samobójstwa.
Uchroniła go od tej zbrodni modlitwa świętego Bernarda do Najświętszej Maryi Panny, którą każdego dnia odmawiał. Strach go nagle ogarnął na myśl o wieczności i mękach piekielnych. Już od 3 godzin, dodał, błąkam się po Paryżu gnany rozpaczą. Sam nie wiem, jakim sposobem jestem tu w kościele. Jeśli więc teraz, mój ojcze, nie w piekle, ale przy tobie jestem, komuż za to mamy dziękować, jeśli nie miłosierdziu nieskończonemu Boga i modlitwom, które zanosiłem do serca Maryi? Ktokolwiek o tym czytać będzie, choćby nie wiem, jak wielkim był grzesznikiem, niech nie traci nadziei, ale biegnie co prędzej do stóp Maryi, Matki Bożej, i spieszy do konfesjonału. I pokój, który jest na tym świecie największym szczęściem, pokój sumienia, powróci do jego duszy. Panno Święta, Matko Miłosierdzia, oto u stóp Twoich grzesznik, który za łaski u Boga orędownictwem Twoim wyproszony, płacąc niewdzięcznością i Bogu, i Tobie się sprzeniewierzył. Nieprawości moje, Najświętsza Królowo, nie osłabiły we mnie ufności ku Tobie, gdyż wiem, że im większy nędzarz, tym większą w Twoim sercu wzbudza litość. Okaż się dla mnie Matką litości miłosierdzia. Dosyć dla mnie będzie, jak łaskawie na mnie wejrzysz, a w ten czas czegóż mam się lękać? Niczego się bać nie będę. Wszystko w Twoich rękach na dobre wyjść mi musi. Pogromczynią szatana jesteś, więc zasadzek i przewrotności jego pod obroną Twoją bać się nie będę. Ale nie, jednej rzeczy bać się muszę, własnego niedbalstwa, abym nie zapomniał w potrzebach moich pod Twoją uciekać się obronę. I dlatego ślubuję dziś uroczyście zawsze pomocy Twojej wzywać. Pomóż mi w tym, pociesz serce swoje nędzarza wspierając. Od Ciebie, Boga Rodzicielko, oczekuję łaski opłakiwania grzechów i mocy, aby ich uniknąć. Chory jestem, więc ulecz mnie. Słaby jestem, więc umocnij mnie. Wszystkiego się od Ciebie spodziewam, bo wszystko możesz u Boga. Amen.
Litania do świętego Antoniego z Padwy. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami. Święty Antoni, z pobożnych rodziców urodzony, módl się za nami. Święty Antoni, w miłości gorący, módl się za nami. Święty Antoni, światem zepsutym gardzący, módl się za nami. Święty Antoni, darem miłości napełniony, módl się za nami. Święty Antoni, ozdobo Kościoła katolickiego, módl się za nami. Święty Antoni, chwałę niebieską zalecający, módl się za nami. Święty Antoni, kwiecie świątobliwości, módl się za nami. Święty Antoni, krysztale czystości, módl się za nami. Święty Antoni, perło ubóstwa świętego, módl się za nami. Święty Antoni, chwało miasta Padwy, módl się za nami. Święty Antoni, ozdobo zakonu braci mniejszych, módl się za nami. Święty Antoni, pochodnio gorejąca, módl się za nami. Święty Antoni, młocie na heretyków, módl się za nami. Święty Antoni, światło nowe włoskiej ziemi, módl się za nami. Święty Antoni, uciśnionych wyzwolenie, módl się za nami. Święty Antoni, w nabywaniu doskonałości ochotny, módl się za nami. Święty Antoni, kaznodzieju żarliwy, módl się za nami. Święty Antoni, zgubione rzeczy cudownie odnajdujący, módl się za nami. Święty Antoni, poufały strażniku spraw sobie poleconych, módl się za nami. Święty Antoni, przewodniku dusz, módl się za nami. Święty Antoni, zwierciadło pokory, módl się za nami. Święty Antoni, arko nowego przymierza, módl się za nami. Święty Antoni, nieprzyjacielu grzechów, módl się za nami. Święty Antoni, miłośniku bogomyślności, módl się za nami. Święty Antoni, przedziwny w mądrości, módl się za nami. Święty Antoni, wzorze wstrzemięźliwości, módl się za nami. Święty Antoni, uzbrojony sprawiedliwością, módl się za nami. Święty Antoni, w opowiadaniu Ewangelii niestrudzony, módl się za nami. Święty Antoni, pociecho strapionych, módl się za nami. Święty Antoni, prorokom równy, módl się za nami. Święty Antoni, apostole najżarliwszy, módl się za nami. Święty Antoni, męczenniku pragnienia, módl się za nami. Święty Antoni, ozdobo wyznawców, módl się za nami. Święty Antoni, przykładzie czystości, módl się za nami. Święty Antoni, który zażywasz wiecznego błogosławieństwa, pociesz nas strapionych.
od gniewu sędziego najwyższego, broń nas, Ojcze Święty, abyśmy za dni naszych pożądanego pokoju zażywać mogli, przyczyń się za nami, aby wszyscy do Ciebie nabożni otrzymali to, o co słusznie proszą, przyczyń się za nami, aby nas Najświętsza Panna czystymi, niezmazanymi Synowi swemu przedstawić raczyła, przyczyń się za nami. Przez tajemnicę wcielenia Słowa Bożego, aby w nas zawsze mieszkało, przyczyń się za nami. Przez narodzenie Dzieciątka Jezus, od któregoś słodkim uściśnieniem zaszczycony został, przyczyń się za nami. Przez krzyż i mękę niewinnego baranka, abyśmy ciało nasze z wszystkimi pożądliwościami ukrzyżowali, przyczyń się za nami. Przez śmierć i pogrzeb Pana, abyśmy namiętnością naszym umierali i współpogrzebani z Chrystusem, z Nim potem na wieki żyć mogli, przyczyń się za nami. Przez chwalebne zmartwychwstanie Syna Bożego, abyśmy w dzień ostateczny cząstkę z Nim w niebie otrzymać mogli, przyczyń się za nami. Przez cudowne w niebo wstąpienie Pańskie, abyśmy szczęśliwie na górę wieczności wstąpić mogli, przyczyń się za nami. Przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, aby On nas wszelkiej prawdy nauczył, przyczyń się za nami. Aby Pan Bóg grzechy nasze odpuścić raczył, przyczyń się za nami. Aby Pan Bóg Kościołem swoim świętym rządzić i w pokoju zachować go raczył, przyczyń się za nami. Aby Pan Bóg całe duchowieństwo w swej dostojności zachować raczył, przyczyń się za nami. Aby wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył, przyczyń się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Módl się za nami, Święty Antoni, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Niech się przyczyni za nami, prosimy Cię, Panie, wyznawca Twój, Święty Antoni, któregoś wielkością cudów przyozdobiłeś i wsławiłeś i dotychczas nie przestajesz Go wsławiać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa błagalna do świętego Antoniego. Przedziwny święty Antoni, wsławiony rozgłosem uczynionych przez Ciebie cudów, który miałeś szczęście przyjąć na swe ręce Syna Bożego w postaci dzieciny, wyproś mi u Jego dobroci łaskę, której gorąco pragnę, w głębi mego serca. Ty, który byłeś tak bardzo litościwy dla nieszczęśliwych grzeszników, nie patrz na niegodziwość tego, który błaga, lecz na chwałę Boga, którą ponownie zwiększysz i na mojej duszy zbawienie, nieodłączne od prośby, którą teraz przedstawiam z tak wielkim pragnieniem.
jako zadatek mojej wdzięczności składam obietnicę, iż będę prowadzić życie więcej zgodne z pouczeniami Ewangelii i oddane niesieniu pomocy biednym, których tak bardzo ukochałeś i kochasz. Pobłogosław moją obietnicę i spraw, bym wierny był jej aż do śmierci. Amen. Modlitwa do świętego Antoniego dla uproszenia szczególnej łaski. Śliczny kwiecie, cudną woń cnoty, w Kościele Bożym rozlewający, jasne światło zakonu braci mniejszych, święty Antoni Padewski, który strapionym i smutnym pociechę przynosisz, który wszystkich pobożnie Cię wzywających wspierasz przyczyną Twoją. Klękam z ufnością u stóp Twoich dla oddania się szczególnej Twej opiece, dla polecenia sercu i modlitwom Twoim wszystkich potrzeb moich. Przez wszystkie łaski, jakimi Bóg Ciebie obdarował, przez niewysłowioną radość, w jakiej tonęło serce Twoje, gdy Pan Jezus w postaci małego dzieciątka na Twoich spoczywał rękach, błagam Cię pokornie, osłoń mnie najtroskliwszą opieką Twoją. Przyczyń się za mną do Twego najsłodszego Zbawiciela i niepokalanej Jego Matki i uproś mi żywą wiarę, niezachwianą nadzieję, miłość gorącą, wytrwałą gorliwość w służbie Bożej i łaskę, której szczególnie teraz potrzebuję. O najukochańszy mój patronie, święty Antoni, wejrzyj łaskawie na mnie, biednego grzesznika, i nie gardź prośbą, którą z wielką ufnością do Ciebie zanoszę i radością napełnij serce moje, a przez całe me życie będę z wdzięcznością wielbić Ciebie za otrzymaną mi łaskę, składając dzięki Trójcy Przenajświętszej za dary na Ciebie wylane. Amen. Modlitwa do świętego Antoniego w każdej potrzebie. Wspomnij sobie, święty Antoni, na ów wielki zaszczyt, jaki Ci Pan Jezus okazał, gdy tylu tysiącom do Ciebie się udającym za sprawą Twoją swej pomocy udzielił. Wspomnij, ilu umarłych życie, błądzących zbawienną radę, strapionych pociechę, opętanych uwolnienie, trędowatych oczyszczenie, chorych zdrowie, żeglujących bezpieczny port, uwięzionych wolność, okradzionych swe dobro utracone, w ogóle ilu nędznych przez Ciebie pociechę i pomoc otrzymało i po dziś dzień otrzymuje. Uciekam się do Ciebie i błagam Cię o pomoc i radę w tej wielkiej mej potrzebie. O Ojcze uciśnionych, ulituj się mej nędzy, gdyż Pan Bóg, każąc mnie za grzechy lub w niepojętej swej mądrości, chcąc mnie doświadczyć, tak ciężko mię nawiedził. Obacz moją nędzę i trudne położenie, w jakim się znajduję. Wiem wprawdzie, żem nie godzien Twego wstawiennictwa, żem nie zasłużył u Ciebie ani na pomoc, ani na pociechę. Ale wspomnij sobie oną wielką miłość, z jaką już tylekroć wsparciem swoim dopomógł niegodnym. Przypomnij sobie
ono miłosierdzie i litość, jakąś żyjąc tu na ziemi, ku potrzebującym ją chował. O ileż większą jest obecnie ta litość i to miłosierdzie, skoro ty już używasz w niebie szczęśliwości wiecznej i tak chętnie przyczyniasz się za potrzebującymi u Pana Boga. O, wyzwól mnie z tej obecnej potrzeby i okaż mi dobroć Twojego serca. Wysłuchaj próśb moich, udziel mi pociechy, wybłagaj mi siłę i poddanie się woli Bożej, ażebym mógł cierpliwie wytrwać i przez szemranie nie utracił zasługi, jaką przez należyte znoszenie cierpień uzyskać mogę. Ufam mocno, że zostanę wysłuchanym. Jednakowoż nie moja, ale Boża wola niech się spełni teraz i zawsze. Amen. Oddanie siebie samego szczególnej opiece świętego Antoniego. Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecam się Tobie, święty Antoni, i proszę Cię, wejrzyj łaskawie na moją wierną i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione. Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych, których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować w Tobie ucieczkę. Amen. Modlitwa do świętego Antoniego o dobrą śmierć. O święty Antoni, któryś szczęśliwie w łasce Bożej z tym światem się rozstał, czyż moja śmierć będzie Twojej podobną? Drżę z bojaźni i strachu, gdy pomyślę o swoich licznych grzechach i gdy sobie przedstawię tę chwilę, w której umrę i przed sądem boskim stanę. Pokładam całą moją nadzieję we krwi Jezusa Chrystusa i Twym wstawiennictwie. O, nie opuszczaj mnie wtedy i pocieszaj w owym wielkim ucisku. Wyproś mi żal szczery za grzechy, łaskę przyjęcia Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie i możność zadośćuczynienia jeszcze w tym życiu za wszystkie grzechy i kary. A gdy wreszcie nadejdzie ostatnia godzina mego życia, pospiesz mi wtedy z pomocą. Wzmocnij mnie, iżbym nie uległ zwątpieniu. Stój przy mnie, iżbym z najświętszymi imionami Jezusa, Maryi i Józefa na ustach, pod opieką mojego anioła stróża, innych patronów i świętych, i pod opieką Twoją, rozstał się z tym światem w uczuciach silnej wiary, niezachwianej nadziei, najgorętszej miłości ku Bogu, najszczerszego żalu za wszystkie moje grzechy i został przyjętym do uczestnictwa tej szczęśliwości, której Ty już od dawna używasz. Amen. Westchnienie do świętego Antoniego. Mój kochany święty Antoni, niech się Twe serce ku mej prośbie skłoni. Racz za mną przemówić do Chrystusa Pana, by łaska upragniona była mi dana i przez święte wstawienie się Twoje niech spłyną w me serce pociechy zdroje, a ja Cię kochać będę najgoręcej
i chwałę Twoją szerzyć coraz więcej. Amen. Modlitwa ku czci świętego Antoniego w intencji dzieci. O najdroższy święty Antoni, zwracamy się do Ciebie, by oddać pod Twą opiekę to, co mamy najdroższego i najcenniejszego, nasze dzieci. Tobie, pogrążonemu w modlitwie, ukazało się Dzieciątko Jezus, a gdy opuszczałeś ten świat, dzieci rozgłaszały wiadomość o Twej błogosławionej śmierci. Skieruj Twój wzrok na nasze dzieci, które Tobie powierzamy, abyś pomógł im wzrastać, tak jak Jezus w latach mądrości i łasce. Spraw, by zachowały niewinność i prostotę serca. Udziel im łaski, by zawsze towarzyszyła im troskliwa miłość i mądre kierowanie rodziców. Czuwaj nad nimi, by wzrastając w latach, dotarły do pełnej dojrzałości i jako chrześcijanie dawały świadectwo przykładnej wiary. O święty Antoni, nasz patronie, bądź blisko wszystkich dzieci i wspomagaj także nas Twą nieustanną opieką. Amen. Obranie sobie za patrona świętego Antoniego. Święty Antoni, sławny sługo i przyjacielu Jezusa Chrystusa, Tyś piastował Dzieciątko Jezus na swych rękach, a dziś cieszysz się Nim w niebieskiej krainie. Składam Bogu dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, którymi moją duszę obdarzyłeś. Na nowo obieram Ciebie dzisiaj za mego orędownika i wiernego Ojca. Postanawiam mocno nigdy Cię nie opuszczać, ani pozwolić ubliżyć Twej sławie, lecz zawsze Cię czcić i kochać. Proszę Cię, weź mnie w swoją opiekę i pomagaj mi we wszystkim. Nie opuszczaj mnie, lecz bądź mi towarzyszem w drodze do wieczności, moim orędownikiem, obrońcą i mą gwiazdą przewodnią, tak w życiu, jak i przy śmierci. Amen. Modlitwa ku czci świętego Antoniego. Święty Antoni, wzorze wielkiej świętości, pomóż mi żyć jak prawdziwy chrześcijanin, wierny przyrzeczeniom chrzcielnym. Ty wiesz, jak wielkie są niebezpieczeństwa i trudności mego życia. Wyjednaj mi, abym pokonał wszystkie pokusy do złego i miał odwagę bycia świadkiem mej wiary. Wyjednaj mi serce zdolne do miłowania Boga ponad wszystko, gotowe do przyjęcia Jego świętej woli pośród ofiar i wyrzeczeń. Otwórz mą duszę, bym kochał mych bliźnich szczerze i ofiarnie. Pozwól mi być gotowym do służenia im pociechą we wszystkich ich potrzebach. Podtrzymuj mnie Twoim przykładem, abym zasłużył na Bożą przyjaźń. Amen. Przyjmijmy, drodzy radiosłuchacze, telewidzowie i obecni tu w Bazylice błogosławieństwo relikwiami świętego Antoniego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Piasto nieboga błogosławiony, Antoni święty, bądź pochwalony.
za nami, Antoni Święty. Jak światło dzienne, jak promień słońca, Ty świat ogarniasz z końca do końca, łagodzisz bóle i trud nosliczny. Ociecho nasza, Antoni śliczny.